Znamy już laureatów 47. edycji raportu CSR. To najstarszy i największy magazyn poświęcony społecznej odpowiedzialności biznesu. Najnowsi laureaci to dwie firmy, Benefit Systems i Leonardo. Bardzo trudny czas pandemii pokazuje, że przedsiębiorcy w tym właśnie trudnym czasie powinni pomagać pracownikom, wspierać kontrahentów, partnerów biznesowych, którym jest po prostu gorzej, a także być blisko lokalnych społeczności, tam gdzie działają na co dzień, na dobre i na złe. Benefit Systems od lat zachęca Polaków do aktywności fizycznej. Program Multisport to już 1 200 000 użytkowników. Niestety pandemia i kolejne lockdowny sprawiły, że siłownie, kluby fitness, obiekty sportowe zostały zamknięte. Benefit Systems postanowił pomóc swoim partnerom i przeznaczył właśnie dla siłowni, dla klubów, dla sal gimnastycznych 4 000 000 złotych. Myślę, że te pieniądze bardzo przydały się tym firmom. Z kolei Leonardo od 11 lat jest w czołówce globalnego indeksu zrównoważonego rozwoju Dow Jones, a od 2 lat liderem branży. Leonardo jest firmą z włoskimi korzeniami, ale bardzo znaną w Polsce. To właściciel fabryki śmigłowców PZL Świdnik, która jest zlokalizowana na Lubelszczyźnie. Leonardo wspiera ten region, a został wyróżniony za zaangażowanie w technologię, bezpieczeństwo oraz w pracowników. Leonardo organizował też transporty medyków oraz środków, które miały pomóc w walce z koronawirusem. Gdy w kwietniu składaliśmy pierwszy numer raportu CSR, który był poświęcony działaniom firmy w czasie pandemii, nie spodziewaliśmy się, że kolejne 4 numery także o tym mówiły. A do grona laureatów dołączyły takie firmy jak Żabka Polska, apteki Gemini, Huawei czy wspaniała organizacja Caritas Polska. Zachęcam do lektury wersji papierowej, ale także do odwiedzenia portalu raportcsr.pl. Znajdą tam Państwo najświeższe informacje na temat działań różnych firm w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu i na pewno przykłady godne do naśladowania, bo każda firma może być zaangażowana społecznie. A wydawcą raportu CSR jest Instytut Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju.